Drodzy bracia i siostry, święta Bożego Narodzenia to święta wielkiej radości, bo Bóg stał się człowiekiem, Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Ta radosna nowina głoszona jest aż po krańce ziemi. I dzisiaj przychodzę do was wszystkich z tą radosną nowiną, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Bóg z miłości do nas posłał swojego Syna dla naszego zbawienia, aby nas wyzwolił z niewoli grzechu. I życzę wszystkim tej wielkiej radości w przeżywaniu świąt Bożego Narodzenia, tej wielkiej radości w waszych sercach, tej wielkiej radości w całym waszym życiu. I żeby mieć tę radość, trzeba spotykać się. Spotykać się z nowonarodzonym Jezusem. I życzę wam, moi drodzy, pozwólcie dotknąć się Jezusowi Chrystusowi. Temu, który narodził się w grocie betlejemskiej. Temu, który pozostał z nami. Jest z nami obecny w sakramentach. Szczególnie pozwólcie się dotknąć w sakramencie pokuty, w sakramencie Eucharystii. I z tego spotkania zrodzi się zawsze wielka radość w waszych sercach i w waszym życiu. I życzę wam tej mocnej, głębokiej wiary. Bo dzisiaj, kiedy patrzymy na to wszystko, co nas otacza, na te wszystkie zagrożenia, na problemy i trudności, potrzebujemy światła wiary. Potrzebujemy zawierzenia nowonarodzonemu Jezusowi Chrystusowi, siebie i swoich rodzin. I dzisiaj, w te dni świąteczne, mówię do was odwagi. Idźcie do Jezusa, aby oddać Mu pokłon, aby złożyć Mu w ofierze to wszystko, co was raduje i co was boli. I niech Jezus Chrystus swoją łaską was umocni, a wy otwórzcie się na tę łaskę. Święta Bożego Narodzenia to święta nadziei. Jezus Chrystus, który narodził się w Betlejem, jest tym źródłem nadziei. I dlatego idźcie do tego źródła nadziei, do nowonarodzonego Jezusa, aby napełnić swoje serca nadzieją, bo człowiek, żeby żyć, potrzebuje tej nadziei. Moi drodzy, idąc na spotkanie z Jezusem Chrystusem, przyjmijcie postawę pasterzy i mędrców, czyli postawę pokory, bo oni rozpoznali w Jezusie Chrystusie, tym, który narodził się w Betlejem, swojego Zbawiciela. Święta Bożego Narodzenia to święta rodzinne. Przeżywajcie w gronie rodzinnym. Może dzisiaj wielu wyjechało za granicę, za pracą. Są z dala od ojczyzny. Jedni przyjadą, aby być w gronie rodzinnym, inni będą daleko. Niech ta łączność, duchowa łączność, jednoczy całą rodzinę na modlitwie. Niech ta duchowa łączność daje wam również radość i niech te święta będą takimi rodzinnymi świętami. I życzę wam zdrowia, szczęśliwych tych świąt, błogosławionych świąt. I na te święta i nowy rok, który będzie rokiem bogatym w różne wydarzenia, niech wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.